Dokładnie 335 milionów złotych, tyle stracił Robert Lewandowski. Jak to możliwe, na czym tak naprawdę Robert Lewandowski stracił tak duże pieniądze, kosmiczne tak naprawdę pieniądze? Bo przecież majątek Roberta Lewandowskiego wyceniany jest na pół miliarda złotych. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to dostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wyciekły tajne informacje do internetu. No skoro wyciekły, to już nie są tajne, ale wcześniej były praktycznie tajne umowy, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego którą Robert Lewandowski miał parafować i na mocy której miał zarabiać zarobić w sumie 75,5 miliona euro, wyobrażcie sobie, ponad 300 milionów złotych. No i o co chodzi? Chodzi tutaj o sytuację tak naprawdę z Real Madrid, ponieważ umowa na Roberta Lewandowskiego czekała, na mocy której miałby po prostu przez kilka lat gry w piłkę nożną zarobić 75,5 miliona euro, czyli tym samym Robert Lewandowski po, przy aktualnym kursie sprawdzając to jeszcze dzisiaj, kiedy to nagrywam, straciłby 335 milionów złotych. Dokładnie chodzi o umowę z 2014 roku, to wtedy po prostu Robert Lewandowski mógł przejść do Realu Madryt, tak? Gdyby się zdecydował na taki krok, przyszedłby praktycznie na zasadzie wolnego transferu. Wiemy, że wybrał inaczej, poszedł praktycznie do Bayernu Monachium, był już posłowie, tak? Jeśli chodzi o władzę Monachium. Natomiast właśnie wyciekły informacje, tak, że po prostu już była taka umowa przygotowana, jak były zapisy związane właśnie z tą umową, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. No i teraz, tak jak podają tutaj media, Robert Lewandowski miałby zarobić dokładnie 75,5 miliona euro. 10,9 miliona euro za sam podpis praktycznie pod tą umową. Jest to takie typowe, tak naprawdę, jeżeli zawodnik przychodzi i jest w świetnej dyspozycji, tak, nie jest nie wiem, piłkarskim emerytem, tylko na przykład w młodym wieku perspektywiczny i przychodzi jako wolny zawodnik, to nie jest tak, że o, super, po prostu klub na tym korzysta, tak, bo z reguły po prostu dostaje bardzo są wysoką sumę za sam podpis, tak, za to, że przyszedł, po prostu wybrał ten klub. Tak, teraz na przykład ma sytuacja miejsce z Alabą, tak? Alaba, który ma kontrakt ważny do 2021 roku do czerwca. No i jeżeli nie dogada się z władzami Bayernu, no to ty po prostu może do, odejść do innego klubu i pewnie też dostanie po prostu sobie tą wynagrodzenie za sam podpis. Zresztą Robert Lewandowski też tutaj mówi się o tym, że dostał taki kwotę za podpisanie umowy z Bayernem chyba Mogę powiedzieć nieoficjalne, bo nie wiem takiej informacji, tak? Ale z tych informacji, no zrobiłem troszeczkę filmów, ponad tysiąc filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Moim zdaniem, aczkolwiek nie jest to potwierdzenie tak, Nie mogę po prostu powiedzieć oficjalnie, ale moim zdaniem jest to około 15 milionów euro. Tyle Robert Lewandowski otrzymał za podpis parafowanie umowy po prostu pod kontraktem z Bayernem Monachium na początku, jak przyszedł z Borus i Dortmund. Natomiast tak, 10,9 miliona euro za podpis, 8,6 miliona euro za każdy rok gry, właśnie w Realu Madryt, tak, w każdym praktycznie rok gry. No i teraz rocznie miał też po prostu do tej pensji otrzymać 1,5 miliona euro rocznie właśnie premii, tak, z, za, ka, za każdy praktycznie rok. Natomiast, no, tutaj jest nieciekawa sytuacja z tego względu, że gdyby Robert Lewandowski był w Hiszpanii, to musiałby być płacić bardzo wysokie podatki, tak, wiemy o tym, że przyboje praktycznie z tym urzędem i miał Cristiano Ronaldo, i też Messi, tam podatek wynosi aż 52%. Procent tak? No, w niektórych krajach jeszcze większy jest po prostu, bo we Francji jest 75%. Monako jest bardzo niski, jednoprocentowy, więc wyciekły te informacje, jeśli chodzi o kontrakt. No, ja muszę powiedzieć, że no, na podobne pieniądze może faktycznie Robert Lewandowski liczyć, jeśli chodzi o Bayern Monachium, Tak, no bo teraz ma pensję na poziomie 20 milionów euro, wcześniej miał tam około 15-18 milionów euro jest dużo stratny, praktycznie Robert Lewandowski nie jest, ale były oczywiście domysły, tak, mediów, ile mógłby Robert Lewandowski zarabiać, nie było to nigdzie potwierdzone. Teraz wyciekły właśnie informacje, że ten kontrakt na Roberta Lewandowskiego już czekał. Wiemy o tym, że w tamtym czasie agentem piłkarskim, czy menadżerem Roberta Lewandowskiego był Cezary Kucharski, który tak naprawdę i rozmawiał z Borusją Dortmund, tak, na temat ewentualnego przedłużenia i z Bayernem Monachium, i też po prostu tutaj z Real ale Madryt, natomiast no, ostatecznie po prostu decyzja padła na Bayern-Monachium też, bo Rosja nie zatrzymała snajpera. Wiadomo, że po prostu proponowali tutaj wyższe zarobki, no ale tak się nie stało. Chociaż to było pechowe, bo Robert Lewadowski przeszedł praktycznie do Bayern monachium po tym, jak oni zdobyli Ligę Miszów. od tego czasu Bayern Monachium już nie sięgnął po tą Ligę Miszów. Gdyby rok wcześniej chociażby przeszedł, tak, no to byłby miałby, by miałby na swoim koncie Ligę Miszów, zdobyłby z Bayernem monachium Ligę Miszów. Więc tak właśnie wygląda to zestawienie, jeśli chodzi o zarobki. 8,6 miliona euro rocznie no i 1,5 miliona euro bonusu, takiej jednorazowej praktycznie premii, czyli około 10. Milionów euro, tyle mógłby praktycznie zarabiać Robert Lewandowski w Hiszpanii, tak? Właśnie w Hiszpanii. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, to był po prostu czas era Cristiano Ronaldo. Nikłe szanse miał tutaj Robert Lewandowski na to, żeby grać w pierwszym składzie, w tym podstawowym składzie. Jeszcze po prostu to był Gareth Bale i tak dalej, te czasy. Więc tutaj mało prawdopodobne, moim zdaniem, on by poszedł do Realu Madrid, grzałby ławkę, na pewno by się tak nie rozwinął jak na przykład Bayern i Monachium, a następnie poszedłby do jakiegoś innego klubu. Tak, ale ta kariera na pewno by tak nie rozwinęła się, tak jak to miało miejsce w Bayernie-Munechy. No, no aczkolwiek trzeba powiedzieć po prostu, że chcieli, tak? Ania i Robert Lewandowski chcieli po prostu w Hiszpanii występować. Zresztą Cezary Kucharski mówi w jednym z wywiadów, że Ani marzyła się słoneczna Hiszpania. Tak, właśnie wam mówił. Chociaż no, nie w sensie po prostu jakby turystycznym, bo turystycznie to wiadomo, że są bardzo bogatymi ludźmi. Są przecież w pierwszej stacji najbogatszych Polaków, mogą w każdej chwili polecieć, tak, i nawet prywatnym samolotem do Hiszpanii, ale chodziło po prostu o granie i funkcjonowanie. Natomiast Monachium jest bardzo fajnym miejscem do życia i funkcjonowania, do zapanowania kariery. Ja też mówiłem, że na przykład Krzysztof Piątek zrobił źle, że tak późno przyszedł do Bundesligi, powinien wcześniej przyjść zawodnik, który tak chce po prostu pracować nad sobą, który rzeczywiście prowadzi tą karierę profesjonalnie oczywiście piątek nie miał po prostu początku łatwego jeśli chodzi o Hertha Berlin, ale już miał teraz 4 gole jeśli chodzi o ten sezon w przyszłym sezonie wydaje, wydaje mi się, że po prostu rozszczela się, na pewno to będzie dobry krok, tak, jeśli chodzi o karierę jego karierę, na przykład Klimala jest takim zawodnikiem, który poszedł właśnie do Tutaj w Celtiku, gdzie moim zdaniem, on by się świetnie rozwinął też w Bundesliga. Przy jego właśnie umiejętności prac nad sobą. Ostatnio mówił właśnie dla chłopaków z futraka, także tutaj no, o dietę bardzo dbał, nawet do tego stopnia, że już miał czasami ochotę właśnie na jakąś pizzę, coś niezdrowego, przybrał też teraz żyzny tak tej fizycznej, muskulatury, zupełnie zmienił swój wygląd. Zawodnik piłkarz, który jest tak młody, tak faktycznie świadomy, jeśli o swojego rozwoju, chce się uczyć, chce pracować nad sobą fizycznie. Fizycznie, psychicznie, mentalnie, no to moim zdaniem po prostu Bundesliga jest to świetnym miejscem, gdzie zawsze można po prostu zrobić tak, progres, pójść do przodu, do lepszego klubu, a też regres, tak? Bo nawet jeżeli po prostu trafisz do jakiegoś klubu, nie sprawdzisz się, to możesz jak po prostu przeskoczyć na ten stopień niżej i wybrać inny klub z Bundesligi. Natomiast Właśnie tutaj Robert Lewandowski, no ta kariera jest praktycznie wzorcowo prowadzona. Czy Robert Lewandowski stracił znaczy stracił te pieniądze, które były na papierze, ale oczywiście nie stracił, nie stracił pieniędzy, jakby na swoim koncie, jakby ten kontrakt, który był na niego. Wydaje mi się, że w Bayern Monachium przez ten czas zarobił więcej, więcej po prostu pieniędzy zarobił w Bayernie Monachium. Przede wszystkim ugruntował sobie pozycję, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Pamiętajmy o tym, że jak on przychodzi do Bayernu Monachium, no tam było sporo tak naprawdę napastników niektórzy po 30, Gomez i tak dalej. Niektórzy zakończyli karierę, podchodzili do innych klubów, musieli ustąpić miejsca Robertowi Lewandowskiemu, jakby wyczyścił sobie przed pole, można powiedzieć w ten sposób, tak obrazowo. Rzeczywiście po prostu ma tutaj sytuację bardzo komfortową. Przecież z tego czasu był też Sandro Wagner, który był drugim tym zmiennym napastnikiem, jeśli chodzi o Bayern Monachium, który teraz zakończył karierę. Co ciekawe, był w Chinach, pewnie się przeraził koronawirusa, odszedł, bo dostał bardzo lukratywną propozycję do właśnie Chin, a teraz by powiedział, że zakończył swoją karierę. Natomiast właśnie jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to, no to też to wpływa. Też Potem mental jest silny, tak. Zawodnik staje się po prostu coraz lepszy praktycznie z meczu na mecz. A Poza tym Bayern Bonachim jest fajną drużyną. W sensie po prostu idealnie pasuje. Jako, taki krok jako puzzle faktycznie. Robert Lewandowski do tej drużyny bardzo inteligentna, dobrze grająca, mająca tylu trenerów, takie doświadczenie nieprawdopodobne, tak tylko tam brakuje jeszcze transferu wzmocni. Także tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Aczkolwiek bym powiedział w ten sposób, że Robert Lewandowski nie był stratny, ponieważ Bayern zrobił większą karierę, tutaj też trzeba pamiętać, że dochodzą kontrakty reklamowe, to tego nie ma oczywiście tutaj zapisu, tak, no to chyba był zapis, że 1,5 miliona euro właśnie ten, 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 czy po prostu jakiś premia, czy bonus, miałby Robert Lewandowski właśnie za prawa marketingowe, tak, wykorzystywane przez Real Madrid i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj jeśli chodzi o tutaj Roberta Lewandowskiego, no to ma dużo kontraktów prywatnych, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Firmy. No więc, będąc gwiazdą, mając status praktycznie gwiazdy w Bayernie, Monachium, czy gwiazdy, tak? Gwiazdy są na niebie, ale kulto bardzo dobrego zawodnika, tak? Świetnego, jednego z najlepszych na świecie. To też reklamodawcy po prostu mogą zaproponować wyższą stawkę za reklamę. Także to ma po prostu przelicznik, a chociażby tutaj połączenie, tak? Czy porównanie Krzysztof Piątek, no nie może taki na przykład zaproponować stawki za kwestie reklamowe, tak? Na przykład Robert Lewandowski. Także tak wygląda to zestawienie, jeśli chodzi o Real Ja powiem, że w ten sposób szału nie ma. Nie, nie stracił dużo pieniędzy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i tak by tam nic nie osiągnął. Znaczy osiągnął bo oczywiście, tak, ale tam było po prostu, wtedy była era dominacja Cristiano Ronaldo, Inni zawodnicy, praktycznie Gareth Bale, Benzema, więc ciężko byłoby Robertowi Lewandowskiemu przebić się do tego pierwszego składu. Chyba że po prostu sam, sam fakt, że wpisze sobie tak w CV, czy po prostu, żeby miał w klub, był w, w Realu Madryt, tak? ale nie o to chodzi. Tak? Nie o to chodzi po prostu, tylko o to, żeby ta karierę cały czas rozwijać. To wszystko ciekawe. Pozdrawiam, czy się, cześć?